Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się po raz kolejny na Zalewie Zamborzyckim. Przyjechaliśmy, jest to inna część zalewu, zaraz ją Wam zresztą pokażę. Ogólnie dzisiaj nastawiamy się na leszcze, tylko leszcze, ale może coś innego wpadnie, może będzie jakiś większy lesz, mniejszy, ale to wszystko się okaże, a tymczasem oglądajcie sobie to oto ładne łowisko. Kończąc to ujęcie, dziękuję bardzo serdecznie za 20 subskrypcji, które wybiło niedawno na moim kanale. Z tego powodu się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będziemy osiągać kolejne progi. I łowimy, już odchodząc od tego. Jest dobrze, są zarzucone dwie wenteczki i czekamy na branie. Było już jedno jakieś skubnięcie, a nawet kilka. Ale no niestety nie udało się zaciąć i jedna wędka jest na metodę, druga wędka jest na, jest to oczywiście, druga wędka to jest oczywiście feeder i on jest na normalny, zwykły koszyk zanętowy, natomiast karpiówka jest na metodę, tak to, tak działamy, akurat było brań na metodzie, także się cieszę też z tego powodu. No i tyle ogólnie, łowimy. Jak coś się będzie dziać, to się do Was odezwę. A na razie to w lesie tam jakieś psy są i nic więcej, naprawdę. Już. Właśnie mamy leszcza, który nam się bardzo... Taki oto pan podleszcz. Sorry. Kurde. Nie no, sorry, że jest taki brudny, ale mi się strasznie wytarzał w tym piachu. Taki oto pan podleszcz. I tyle. Wziął oczywiście na metod feeder. Żartuję, to nie była taka pełna metoda, ale metoda. Także jest dobrze. No i jak widzicie, złapaliśmy leszcza i to na metodę, także zrobimy może dzisiaj, nie wiem, mały teścik, ile ryb złapiemy na metodę, a ile na koszyk. Takie, Boże, bo się wywalę z Wami. Takie, taki oto zrobimy sobie teścik malutki, ile złapiemy ryb na metodę i ile na koszyk, czyli jest już 1-0 dla metody. Ale zobaczymy, może koszyk wygra, nic nie wiadomo na koszyk zanętowy. No i później na końcu filmu dostaniecie pewnie takie podsumowanie, ile, jakie ryby i ile, może nie jakie ryby, ale, bo raczej leszcze, ale ile ryb złapaliśmy na metodę i ile ryb na zwykły koszyk zanętowy. No i tak ogólnie działamy, jest godzina może jakaś 8, no gdzieś tak.
Ósma, jest akurat fajnie. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie tak później, tak gdzieś o 7. Nie wstawaliśmy z samego rana, bo dzisiaj chcieliśmy tak bardziej właśnie o tej porze połowić. Dlatego jesteśmy, jak widzicie, i już mówiłem, pewnie w innym miejscu. Jest to bardzo dużo wygodniejsze miejsce od tamtego, z tego względu, bo no, mamy bardzo dobry dostęp do wody, co widzieliście już na filmie pewnie. Ogarnąć się jeszcze. No i Do pracy. A ja sobie znowu ogólnie poszukam. tyle. Tutaj jacyś ludzie nam przeszli. I dlatego, bo jest wygodniejszy dostęp do wody, bo jest taka, nie wiem, glina, taki piach, także tyle. Działamy, jest fajnie. Tam możecie sobie zauważyć, jest las, taki o sobie las. I łowimy. No i właśnie, nie wiem, czy mamy rybę, ale chyba nie. Z tego, co widzę, to chyba nie. I chyba nie. Chyba nie. I nie. Widzicie, i takie sytuacje się zdarzają, że no. No i jak widzicie, dalej jest 1 do 0 dla metody, ale. Kurde. Czekajcie, wyjdę z tego. Nie wiadomo czego. Dobra, jestem na prawdziwej drodze. Jest dalej 1 do 0 dla metody. Było jedno branie też na koszyczek zamętowy, na ten zwykły zestaw, ale nie, jak widzieliście, nie udało mi się go zaciąć. No i ogólnie jeszcze mieliśmy jedno takie coś, że straciliśmy koszyczek od metody z tego względu, że no, jakiś drapieżnik obciął, bo było takie bardzo raptowne, takie mocne branie, że aż pod sam kij poleciał. Nie wiem, czy to będzie mnie widać, bo pod słońce trochę. Pod sam swinger poleciał, pod samą wędkę, pod sam kij, i właśnie zaciąłem i było pusto. Także to mogła być sprawa drapieżnika jakiegoś. A tymczasem łowimy, jest godzina jakaś, nie wiem, 9. Może tak, 8, 9, gdzieś tak. 9 mi się wydaje. No i tyle. Kiedyś jeszcze mogę wam pokazać. Sorry, bo teraz będzie trochę. O tam, o, jak widzicie, tą wyspę taką. Ją chyba widać. Widać ją, pewnie. To właśnie na niej w przyszłości planujemy łowić na wypłynąć tam łodzią albo pontonem i tam na cały dzień łowić. Też całkiem zamiar i pomysł fajny. Także zobaczymy. Na fedarku na razie nic się nie dzieje. Także chyba jak coś będzie jeszcze. Oczywiście jak coś weźmie, to raczej nagramy, ale raczej na pewno nagramy. Jeszcze wam zaraz coś pokażę ciekawego. Tutaj, jak możecie zauważyć, jest droga tam przez las dalej i tutaj można wodować łodzie. I to jest bardzo fajne, dlatego z tego względu, że no nie trzeba się z tymi łodziami tutaj nie wiem co robić, tylko pod samą wodę podjeżdża się samochodem. I stamtąd już się spuszcza łódź. Także naprawdę, naprawdę też fajne, że jest takie przynajmniej jedno miejsce nad tym zalewem. Na razie ja zobaczyłem jedno miejsce, ale nie wiem, ile tych miejsc do wodowania łódek jest. A tutaj, jak widzicie, mamy znak zakaz kąpieli.
I niektórzy ludzie tego znaku nie przestrzegają, bo zobaczcie, to jest zakaz kąpieli, chyba tak, zakaz kąpieli. I tutaj właśnie jest taki brzeg. I właśnie niektórzy ludzie, bo już widziałem takie przypadki, że tych znaków nie przestrzegają, a nie, znak to znak i przestrzegać go trzeba. A my jeszcze tam dalej próbujemy coś na bata złowić, bo wyciągnęliśmy sobie bata. I tak to wszystko wygląda. Łowimy, tak jak już mówiłem. Zanętę wam jeszcze raz pokażę. Jest to taka zanęta. Jest to samoróbka własnej, czyli własnej roboty zanęta. Jest ona bardzo dobra, skuteczna, bo już się sprawdziła raz. Także tak powiem, mamy również białe robaki, mamy również czerwone robaki, kukurydzę i tak. Działać dzisiaj będziemy i działamy. Także tyle. Pierdziele. Ale mamy pierwszą rybę na filerka. Jest to leszczyk, właśnie dopiero co było branie, ale mówię wam, ten feder tak pracuje, że serio, coś pięknego. Taki niby mały leszczyk, no może nie taki mały. No ale taki oto pan podleszczyk, to sobie tutaj weźmiemy. Taki pan podleszczyk na koszyczek. Czyli mamy, zaraz wam powiem, sekundeczkę, odhaczę go pięknie. Taki pan podlesz, taki jak tamten gdzieś. Możecie tutaj sobie zobaczyć. I łowimy, czyli wziął na koszyk i jest 1:1. No i jak widzicie, złapaliśmy leszcza na federa, czyli feder został ochrzczony. I na razie mamy chyba 1:1 albo 2:1 dla koszyka, nie. Nie, 1:1, tak. 1:1, a poza tym będziecie mieli jeszcze, jak się mylę, to będziecie mieli pod koniec filmu podsumowanie tego, więc. Więc oglądajcie. No i ogólnie łowimy. Feder został ochrzczony, z tego się bardzo cieszę. No bo zawsze feder mógł być lepszą rybą ochrzczony, ale leszczem też fajnie, że jest. Już pierwsza ryba jest. Mam nadzieję, że teraz już pójdzie z górki i będzie tylko lepiej. I tyle. I tak łowimy. Możecie zobaczyć sobie na ten widok zalewu. Naprawdę duży zbiornik. Ale większość zbiornika, znaczy może nie większość, no ale najczęstszą rybą, którą się łapie na tym zbiorniku, jest leszcz. I do takich też średnich rozmiarów po prostu. I tyle, łowimy. Jeszcze wam bardzo teraz podziękuję za waszą aktywność pod filmami, bo naprawdę subskrypcje, subskrybujecie mnie, dajecie mi lajki, także bardzo mi to pomaga w dalszym rozwoju. I na razie tyle. Taka oto kolejna ryba na metodę. Bardzo fajna, leszczyk. Taki już można powiedzieć sporszy. Taki oto leszczyk. No już tak jak mówiłem, sporszy. No i tyle, na metodę. No i jak widzieliście przed chwilą, metoda króluje dzisiaj, bo kolejna ryba na metodę. Już chyba druga, coś mi się tak wydaje, że chyba druga albo trzecia, nie wiem dokładnie, ale druga chyba, nie wiem, druga, powiedzmy, że druga. Będziecie mieli wyniki na koniec. Jedną teraz wędkę ustawiliśmy na rosówkę. Przed chwilą jeszcze miałem branie na fiderka i mi się pod samym brzegiem spiął leszczyk, ale to, nie wiem, mówię dosłownie, no nie wiem, taki jak moja ręka albo nie, o taki gdzieś jak moja ręka, więc... szkoda go nawet było wyciągać i męczyć. I tak bym go pewnie nie nagrał, chociaż nie wiem. Ale jak mówię, fider ochrzczony, metoda sprawdza też się. Także jestem z dzisiejszych połowów zadowolony. No i nic, łowimy. Jest dobrze. I tyle.
To może sobie pooglądajcie jeszcze może te widoki. Takie o. No i tyle, łowimy. No i taki oto leszczyk. On jest już dość duży, można tak powiedzieć, jest duży. Co dziwne, złapany na tamtego bata, który tam leży. Po prostu za bata 6-metrowego. Taki oto leszczyk wyczekany. Dużo naprawdę nęciliśmy, żeby tego leszcza złapać. I też na ten spławik się zdarzają takie leszcze. Nawet ładnie. No i... Chyba trzeba będzie dodać kolejną konkurencję, bo na metodę bierze, na koszyk zrętowy bierze, a spławika nie wymieniłem, a też bierze. Więc chyba dodam kolejną metodę połowu i nie wiadomo, która wygra jeszcze, bo nie podsumowałem. Na spławik 2 leszcze, na metodę też chyba 2 i na koszyk 1, chyba tak, więc na razie koszyk najsłabiej wypada. Aczkolwiek spodziewałem się, że będzie na odwrót, że właśnie będzie najwięcej na koszyk, jak zawsze, później metoda i później spławik. Naprawdę, nie to, że jakieś ten, ale tak się po prostu spodziewałem, że tak będzie i tak nie jest, co mnie akurat cieszy, bo jest jakaś nowość. I ogólnie no te leszcze dwa, co złowiliśmy teraz na bata, no to były takie, no można powiedzieć, już sporsze, duże, spore. No i tyle. Jakbyście jeszcze się pytali, jaki to jest bat, bo wam nie pokazywałem, to jest Predator. Predator to jest 6-metrowy. Firma Predator 6-metrowy bat. I tyle. Spławik to jest 1,5 grama. I haczyk taki normalnie jak na gruncie leszczowy. I tyle. Łowimy. Który jeszcze jest niewymęczony, jak widać, ale taki leszcz, tak jak wszystkie leszczyk, nie wyrywaj się. Widzicie, jak się mnie słucha?
Także 3 dla spławika. Gdzieś sobie może, żeby nie było takiej. Tutaj. Od razu, zaraz po, jeszcze tam możecie zauważyć, bat jest rozłożony. Od razu po zakończeniu nagrywania wziął nam pan leszcz. Nam się wyrywa. Kurde. Nie mam odhaczacza przy sobie. Nie mogę go odhaczyć. No dobra, mniejsza z tym. Ale taki widzicie, leszczy nam brały, nie pokazywałem już wam, tak ucięło ten leszcza tamtego z tego względu, że już mi w, ale się tam coś rzuca, że mi już w karcie tej microSD się skończyła pamięć i musiałem przełożyć na drugą, także tyle, ale mam nadzieję, że też zobaczycie mi to i będzie wszystko dobrze. No i ogólnie łowimy, tam była ten leż na federze, na spławiku, później to podsumuję wszystko, zobaczymy jakie wyniki. Na razie mi się wydaje, że nie wiem jak to w ogóle jeszcze podsumować, czekajcie, siądę tu sobie. Nie wiem jak to jeszcze tak podsumować, ale nie wiem, będę się nad tym musiał zastanowić, żeby było uwzględniony spławik, metoda, koszyczek, nie wiem. Będę to musiał jakoś zrobić, ale spokojnie, dam radę. No i ogólnie łowimy. Chyba już się niedługo będziemy zbierać, bo już niedługo będzie południe. Kurne, gorąco jest, że nie wiem. Normalnie jest ze 30 stopni. Gorąco. No i tyle, łowimy. Bo i już dawno tak dużo było teraz ryb. I było takie lekkie zamieszanie, za to, za co też przepraszam. I teraz oglądajcie sobie trochę widoków, bo teraz możecie, bo mam czas nakręcić widok, bo naprawdę jak jestem, właśnie mam branie na żywo, transmisja live, tniemy sobie, transmisja live, proszę bardzo. Tutaj muszę operatora kamery zawołać, bo tutaj, proszę państwa, nie mam jak sam kręcić. I proszę państwa, transmisja live na żywo, złapaliśmy leszcza. No serio, bez żadnych cięć, nic. Dlatego nie dziwcie się, że ja nie mam wam czasu nakręcić widoku. Jak ja sobie ledwo co mogę zdążyć cokolwiek powiedzieć i już od razu mam rybę. Naprawdę, nie dziwcie się. Mamy tutaj takiego oto leszczora. Takiego o. Feder też pięknie pracuje. Wędka ugięta. Ale na federze mi się wydaje, że takie troszeczkę mniejsze te leszczyki, ale... O, ten to połknął. Trzeba będzie go odhaczyć. Ale zobaczcie, taki oto pan leszcz. Gdzie mogę tu muszę? Już ciężki jest. Chodź malutki, chodź. I zobaczcie, taki oto pan leszcz. No nie taki malutki. Taki jak tamte, normalny leszcz. Także mówię, nie dziwcie się jak macie, jak ja wam nie pokazuję widoków albo coś, bo po prostu są takie ryby, że nie da się tak wszystkiego zrobić. Jednego na fidera, przed chwilą złapałem leszcza jednego, ale już nie pokazywałem, bo był bardzo mały. Jest w sadzyku, zaraz zrobię takie fajne ujęcie. Ja już jak widzicie, włożeni, poskładani, cały stojak już złożony. Wędek nie ma, także tyle. Ogólnie zachęcam was, abyście sobie poszli nad wodę, niekoniecznie z wędką, posiedzieli, odeszli od tych komputerów, bo to naprawdę pomaga, to jest taki relaks. A teraz już odchodząc od tego i przychodząc do wędkarstwa. Oto nasze zdobycze. Jest tego trochę, uzbierało się tego trochę.
I zaraz właśnie to będziemy wszystko wypuszczać. Kamerzysta, bliżej, bliżej! Tutaj piękne, zrobimy ujęcie. Wszystkie leszczyki lądują do wody i to będzie... I odpływają. Wszystkie leszczyki. Jak to fajnie wygląda. Tego to jeszcze złapałem. A ten sobie stoi. Sobie stoi. I tyle. I jak widzicie, podpłynęliśmy już wszystkie leszcze, wszystko jest już zrobione. My się spakujemy, jeszcze to muszę wysuszyć siatkę, a teraz wy sobie pooglądajcie jeszcze te ładne widoki i jeszcze wam powiem, tak jak każdy to youtuber mówi, jeśli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie subskrybować kanału, być na bieżąco i napiszcie jakiś komentarz, jeżeli chcecie. I teraz oglądajcie sobie tę piękną wodę.